Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Oto słowo Pańskie. Drodzy i czcigodni bracia w kapłaństwie, z księdzem kanonikiem proboszczem i księdzem prałatem, drodzy siostry i bracia, uczestniczcy dzisiejszej uroczystości odpustowej świętego brata Alberta Adama Chmielowskiego, wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Apostołowie postawili fundamentalne pytanie Panu Jezusowi: Któż może się zbawić? I usłyszeli odpowiedź Pana Jezusa: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. To znaczy, sam człowiek przy najlepszych wysiłkach i pragnieniach
nie jest w stanie się zbawić. To przekracza jego możliwości. Ale Bóg może tak przemienić serce człowieka, tak dogłębnie odmienić jego sposób myślenia, a w konsekwencji i postępowania, że zasłuży na to, iż w dniu sądu Chrystus postawi go po swojej prawej stronie i wprowadzi do domu Ojca bogatego w miłosierdzie. Bóg może tego dokonać. Może. I dokonuje w założonym przez Chrystusa świętym, katolickim i apostolskim Kościele, który od chwili zesłania Ducha Świętego na apostołów i Matkę Najświętszą realizuje to polecenie, które dał swoim uczniom Pan Jezus tuż przed wniebowstąpieniem. Idźcie na cały świat. Nauczajcie wszystkie narody. Uczcie je zachowywać to, czego was nauczyłem, co wam przekazałem. I udzielajcie mi chrztu w imię Trójcy Świętej. To właśnie w Kościele dokonuje się to, co jest niemożliwe dla człowieka. Uświęcenie i zbawienie. I w tym świetle możemy zrozumieć słowa dzisiejszego drugiego czytania, fragment listu świętego Pawła do Koryntian, w którym to fragmencie przez nas słyszanym słyszeliśmy szczególną refleksję świętego Pawła apostoła na temat Kościoła. Od strony negatywnej. W Kościele nie jest wielu mędrców według oceny ludzkiej. Niewielu także możnych, tych, którzy zajmują odpowiednie, wpływowe miejsce w społeczeństwie. I nieważne jest także pochodzenie społeczne. Niewielu tam szlachetnie urodzonych. I w gruncie rzeczy to nie jest ważne, czy ktoś jest mądry w ocenie tego świata, czy jest bogaty i wpływowy i czy może chlubić się jakimś szczególnym rodowodem. To nie jest istotne. Istotne jest, by być w Chrystusie. Jesteście w Chrystusie Jezusie, pisze do chrześcijan żyjących w Koryncie święty Paweł. I to jest fundamentem waszej godności. Zakorzenieni w Chrystusa, z Niego czerpiący szczególną godność i szczególną moc, zgodnie z tym, co święty Paweł, święty Łukasz przekazuje w dziejach, Jan przekazuje w swojej Ewangelii w wielkiej mowie arcykapłańskiej Chrystusa, gdzie Pan Jezus mówi: wy jesteście lataroślami, ja jestem winnym drzewem. I jak długo będziecie we mnie jako w krzewie winnym zakorzenieni, tak długo będziecie wydawać owoce. A kiedy się odwrócicie ode mnie, kiedy zerwiecie te życiodajne związki z krzewem winnym, zacznie się w was w sposób nieubłagany proces więdnięcia i usychania. Ostatecznie czeka jeden tylko los, spalenie.
jesteście w Jezusie Chrystusie. I to odzwierciedla się w życiu każdego z nas, drodzy siostry i bracia, bo w Chrystusa ukrzyżowanego, zmarłego, ale i zmartwychwstałego zostaliśmy wszczepieni w momencie Chrztu Świętego. Jesteśmy zbudowani na Jego fundamencie. A z tym się wiąże to wszystko, co dalej będziemy czynili z tym wielkim darem wszczepienia w Chrystusa. I tutaj przed nami odsłaniają się dzisiaj dwie, a w jakiejś mierze trzy historie. Pierwsza historia to historia owego bogatego młodzieńca, o którym słyszeliśmy z Ewangelii świętego Marka. Mógł pochwalić się swoim godnym podziwu, wysokim życiem moralnym. Z dumą oświadczył Panu Jezusowi, że zachowuje wszystkie przykazania dekalogu. I Pan Jezus w tym momencie spojrzał na niego z podziwem. Ale w tym momencie równocześnie postawił mu kolejne wymagania. Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz. Rozdaj to ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Znaczyło to uwolnić się od tego wszystkiego, co ów bogaty młodzieniec posiadał. A do czego był przywiązany? Zerwać z tym, co się ma, by poczuć się w pełni wolnym i zaufać Chrystusowi. Bo Chrystus nie obiecuje bogatemu młodzieńcowi nic szczególnego. Wzywa raczej do tego, by on, sprzedawszy wszystko, przyszedł do niego i dalej za nim podążał. Dokąd? Tego Pan Jezus nie powiedział. Ale powiedział: podążaj za mną. Bądź razem ze mną. Inaczej mówiąc, jeszcze bardziej zakorzeniaj się we mnie. Ale to było ponad możliwości owego bogatego młodzieńca. Tak był bardzo przywiązany do tego, co posiadał, że spuścił głowę i odszedł. Żal mu było tego, co posiada. Ale jak pisze święty Marek, zapewne cytując to, co usłyszał od naocznego świadka tego wydarzenia, świętego Piotra, ten młodzieniec zaczął także przeżywać pewien smutek wewnętrzny. Spochmurniał, odszedł pełen smutku. Zrozumiał bowiem, że z jednej strony to bogactwa stanowiły przeszkodę, by za Chrystusem podążać. A z drugiej strony uświadomił sobie w gruncie rzeczy swoją małość. Nie był w stanie rzucić wszystkiego dla Chrystusa.
i w opozycji do niego, do historii owego bogatego młodzieńca, historia Adama Chmielowskiego, świętego brata Alberta, człowieka żyjącego na przełomie XIX i XX wieku. Jeszcze arcybiskup, nie kardynał, Karol Wojtyła. Gdy obchodzono w Krakowie 50-lecie śmierci brata Alberta, nakreślił trzy momenty, w których objawiała się szczególna otwartość, ale także i odwaga, i wewnętrzna determinacja Adama Chmielowskiego, brata Alberta, by iść, rezygnując z innych rzeczy dla realizacji świętych, wielkich rzeczy. Pierwszym takim celem, pierwszym takim wymiarem wartości, dla których potrafił zaryzykować wszystkim, była jego miłość do ojczyzny. Gdy wybuchło powstanie styczniowe, Adam Chmielowski nie miał jeszcze 20 lat, ale zaciągnął się do oddziałów powstańczych i w jednej z potyczek odniósł ciężką ranę. Przeżył tylko dlatego, że amputowano mu nogę. Inaczej by nie przeżył. Arcybiskup Wojtyła pisał tak. Wszystko postawił na jedną kartę dla miłości ojczyzny. Miłość ojczyzny wypaliła na nim dozgonny stygmat. Pozostał kaleką do śmierci. Zamiast własnej nogi nosił protezę. Drugi wymiar wartości, dla których poświęcał się Adam Chmielowski, to ukochanie piękna. Wróciwszy jakoś do normalnego życia, odkrył w sobie wielki talent malarski. Studiował w Monachium, w Paryżu. Zasłynął pośród innych wielkich malarzy polskich tamtego czasu, jak bracia Gierymscy czy Józef Chełmoński. Cenili go za tym jego twórczość. A on poprzez nią odmalowywał to, co takie piękne i szlachetne, zwłaszcza w polskim krajobrazie, co zachwycało odbiorców jego sztuki, a jego czyniło kimś sławnym, kogo się zapraszało na salony, jako uczestnika wspaniałych dyskusji teoretycznych z dziedziny estetyki. I znowu komentarz arcybiskupa Wojtyły. Zapowiadał się jako znakomity malarz. Był ceniony przez wszystkich mistrzów pędzla, którzy na zawsze pozostaną w pamięci naszego narodu jako przedstawiciele wielkiej sztuki. Ale w pewnym momencie, kiedy był u szczytu swej sławy malarskiej, a zapewne mógł osiągnąć jeszcze większe laury, Chrystus postawił go przed szczególnym wyzwaniem. Przypadkowo kiedyś trafił do krakowskiej ogrzewalni. Tak nazywano nędzny budynek, w którym chronili się ludzie nazywani dzisiejszym okrutnym językiem jako ludzie marginesu, bezdomni, zapomniani, zgardzeni, chorzy. Prawdziwe, inne takie
fatalne sformułowanie, wyrzutki społeczeństwa. Spotkał się naraz z rzeczywistością, która była jakby zaprzeczeniem tej jego wrażliwości estetycznej. Nie piękno, tylko brzydota. Nie wspaniałe zapachy, tylko smród. Nie piękne salony, ale nędza ogrzewalni. A on w tym samym czasie maluje obraz Ecce Homo, słynną scenę znaną z Ewangelii świętego Jana, sądu Chrystusa przed Piłatem. Maluje Chrystusa właśnie upokorzonego, zniekształconego przez bicie, przez tortury, wyśmianego z koroną na głowie i żołnierskim czerwonym płaszczem na ramionach. I w tym momencie zaczyna odkrywać tę prawdę, że owi ludzie w krakowskiej ogrzewalni to bracia Chrystusa, wyśmianego, ukoronowanego cierniem, dotkniętego biczowaniem. To są jego bracia. I podobna sytuacja, jak w przypadku brata bogatego młodzieńca. Z jednej strony przywiązanie do sztuki, do piękna, do sławy, a z drugiej strony wołanie Chrystusa, by rzucił to wszystko i oddał całe swe życie ratowaniu tych biednych ludzi pogardzanych przez tak zwane wysokie sfery. I brat Albert rzucił wszystko i stał się jednym z tych biedaków krakowskiej ogrzewalni po to, by tych biednych ludzi, biednych przede wszystkim moralnie, ale także i materialnie, dźwigać, przywracać im piękno człowieczeństwa, szlachetność spojrzenia, poczucie osobistej godności jako dziecka Bożego, jako brata Chrystusa. I z tego właśnie rzucenia wszystko dla miłości Chrystusowej, dla wezwania Chrystusa, chodź za mną. Adam Chmielowski stał się bratem Albertem, założycielem braci Albertynów. Z jego inspiracji powstała także żeńska gałąź tego zgromadzenia, siostry Albertynki. Pojawili się ludzie, którzy za cel swego życia postawili jedno: ratować tych, którym trzeba przywrócić poczucie osobistej godności. By mieli prawo poczuć się kimś. By mieli prawo mieć świadomość tego, że także oni są w Chrystusie Jezusie zakorzenieni i przeznaczeni do wieczności. To patrząc na życie Adama Chmielowskiego, brata Alberta, możemy jeszcze lepiej odczytać najpierw fragment czytanego dzisiaj proroctwa Izajasza. Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram, rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać?
dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tłaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków? To właśnie taki szczególny post, takie szczególne nawrócenie serca przeżył Adam Chmielowski, stając się bratem Albertem, idąc i mieszkając pośród tej biedoty krakowskiej obrzegbalni. Ale także spotkała go nagroda już za życia. Ta, o której pisał znowu prorok Izajasz. Wtedy, jeśli tak pójdziesz w odpowiedzi na wezwanie Boga, wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała pańska iść będzie za tobą. Bo gest Adama Chmielowskiego, by zamieszkać w ogrzewalni, pobudził sumienia krakowian. Stał się dla wielu znakiem sprzeciwu, ale także wyrzutem sumienia. I stąd te hojne wsparcia, jakie ze strony bogatych ludzi otrzymywał brat Albert na rzecz swoich biednych. Bo dla nich brat Albert to było chodzące światło Ewangelii. Prawda dotykalna nauki Chrystusa. I także do niego odnoszą się słowa Pana Jezusa skierowane do apostołów o nagrodzie dla tych, którzy za nim poszli, rzucając wszystko. Nagrodzie, która odnosi się i do tego naszego ziemskiego życia, jak i do tego w wieczności. Za prawdę powiadam wam. Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć jeszcze więcej. Teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Ta postać brata Alberta stała się niezwykle bliska Karolowi Wojtyle. Już jako kleryk zaczął pisać brat naszego Boga słynny swój dramat. Ukończył ten utwór w pierwszych latach kapłaństwa. Bo w bracie Albercie odczytywał swój los. On, który kochał ojczyznę i przeżywał jej dramat, zwłaszcza wtedy, kiedy wybuchła II wojna światowa i Polska została zajęta po raz kolejny przez dwa mocarstwa. Z jednej strony hitlerowskie Niemcy, z drugiej strony czerwoną bolszewicką Rosję. I rozumiał, że trzeba dawać nadzieję tym wszystkim, którzy mogliby, patrząc na te okrucieństwa obydwu okupantów, mogli stracić nadzieję i wiarę w przyszłość. To w tym świetle trzeba odczytać dramat, który napisał w Wielki Post 1940 roku,
zatytułowany Hiob, gdzie wyraźnie jest mowa o nieszczęściach owego biblijnego Hioba, który w pewnym momencie stracił wszystko, za wyjątkiem wiary w Boga. Ale tę prawdę o Hiobie młody dramatopisarz Karol Wojtyła rozświetla prawdą o zwycięskim krzyżu. Przyjdzie zwycięstwo przekraczające ludzkie możliwości. Bo istotnie patrząc na los Polski w 1939-1940 roku ubiegłego wieku, można by powiedzieć, u ludzi to jest niemożliwe, żeby dokonało się zmartwychwstanie naszej ojczyzny. Ale u Boga jest możliwe. Wiedział także, że okupant i hitlerowski, i bolszewicki uderza przede wszystkim w polską inteligencję. Że z jednej strony była ta Sonderaktion Krakau i te inne przerażające sceny, które musieli przeżywać chociażby mieszkańcy Wielkopolski, spędzani na rynki małych miejscowości, małych miasteczek, i gdzie mieli asystować w rozstrzeliwaniu miejscowej inteligencji. Z drugiej strony był Katyń. Naród polski się miał przeżyć to tylko jako niewolnicy rasy panów. I on zdawał sobie sprawę z tego, że Polska przeżyje te straszne czasy, jeżeli ocali swoją kulturę, jeżeli pojawią się nowi, wspaniali przedstawiciele najszczytniejszych przestrzeni ludzkiego ducha. I stąd jego zaangażowanie w teatr tamtych czasów, zakazany, tajny, a jednocześnie teatr, który budził nadzieję, a jednocześnie, gdy chodzi zwłaszcza o teatr rapsodyczny, tworzył zręby i zastępy nowych artystów, artystów słowa. Do tego dochodziła jego poezja, młodzieńcza, piękna. Sądził, że to jest właśnie to, co powinien czynić, jednocześnie siebie rozwijając. Ale kiedy przeżył nieoczekiwanie śmierć swego ojca w 1941 roku, zrozumiał, że Bóg woła go do tego, aby opuścił to, co dla niego też takie było ważne, co wiązało się z pięknem, pięknem słowa pisanego i deklamowanego, że Bóg go chce mieć swoim kapłanem. I stąd to jego wstąpienie do tajnego seminarium duchownego prowadzonego na polecenie ówczesnego arcybiskupa krakowskiego Adama Stefana Sapiech. Oddał wszystko, bo go Bóg wzywał, by służył i by swoją wierną służbą pokazywał wszystkim, że pewne rzeczy dla ludzi po prostu są niemożliwe, na pewno wykraczające ludzkie wyobrażenia i możliwości. Ale jeżeli ktoś idzie za Chrystusem wiernie, wszędzie tam, gdzie go Chrystus powoła, to zaczynają się dokonywać rzeczy
naprawdę wielkie, przekraczające nasze niekiedy tak małostkowe wyobrażenia. Sztuka Brat naszego Boga kończy się szczególnym wyznaniem brata starszego, brata Alberta. Wiem jednak na pewno, wybrałem większą wolność. To pojęcie znane z filozofii od świętego Augustyna, libertas major. Ale większa wolność to znaczy wolność dokonywana przez kogoś o wysokim poziomie moralnym. Przez kogoś, który jest zdolny do wspaniałych wyborów, odrzucających jednocześnie różnego rodzaju pokusy, by wybrać coś mniejszego, coś bardziej popularnego, coś, co jest niekiedy tak miłe współczesnemu światu. Wybrał większą wolność. Tak o sobie powiedział brat Albert. Ale przecież są to słowa Karola Wojtyły o sobie samym także. Wybrał większą wolność, by służyć. Dla nas, drodzy siostry i bracia, kiedy rozważamy historię bogatego młodzieńca, kiedy próbujemy odczytać zawiłości losu Adama Chmielowskiego, brata Alberta, patrona waszej parafii. Kiedy dotykamy życia świętego Jana Pawła II Wielkiego, którego relikwie zostały dzisiaj uroczyście wprowadzone do waszej świątyni. Czujemy wszyscy wielkie wezwanie skierowane do każdej i każdego z nas, by wybierać większą wolność, by mieć odwagę, jeśli trzeba, rezygnować z tego, co nam niekiedy jest takie bliskie i drogie, a iść za Chrystusem do końca. Mając świadomość, że idąc za Chrystusem, nigdy nie będziemy samotni. Będziemy zawsze mieli tylu bliskich duchowo nam osób, braci, sióstr, matek i dzieci. Że będziemy tworzyć święty, katolicki i apostolski Kościół, zdążający wiernie za Chrystusem, podążający za Nim tutaj, na ziemi, po to, by ostatecznie zażywać szczęścia wiecznego w niebie.